Nigdy nic nie brała, miała tytuł uczennicy roku. Projekty i konkursy wokół masa bliskich osób. Ojciec prawnik, matka lekarz i co do niej wielkie plany. Neurochirurg na WUM do Warszawy. Zewnątrz było tak pięknie, lecz po nocach płakała. Skazana na samotność, miłość nieokazywana. Nie chciała ich zawieść, cały czas nauka i nauka. Rodzice myśleli tylko o tym, by na nią zarabiać. Poznała chłopaka, innego niż cała reszta. Pokazał jej taki świat, o którym nie miała pojęcia. Wykradał ją w nocy z domu, przez to okno na ulicę. To stała to, czego nie okazali jej rodzice. Pierwsze ślugi z ręki, potem codzień nowa paczka. Na domówkach alkohol, to była tylko namiastka. Raz na jednej z nich na stół wysypał mefedron. Tak się kończy, gdy w rodzinie kasa jest tą najważniejszą. Jest tą najważniejszą. To nie tak miało być. To nie tak miało być. Miał świeczki w oczach, zapatrzony w nieruchome ciało. Było ciepłe wciąż, ale z duszy nic już nie zostało. Rany na białej skórze opisywały jej żywot. Gdyby był tu wcześniej, nic by się nie wydarzyło. Miał świeczki w oczach, zapatrzony w nieruchome ciało. Było ciepłe wciąż, ale z duszy nic już nie zostało. Rany na białej skórze opisywały jej żywot. Gdyby był tu wcześniej, nic by się nie wydarzyło. Mogła tyle osiągnąć, ale świat jest bezlitosny. W wieku 11 lat już musi stawać się dorosły. To jest świat bez zasad, które dawno ustalono. Ale żadna władcza ręka tu nie wygra z wolną wolą. Wszystko jest dostępne, masz na wyciągnięcie ręki. A kodyn i beta to są halucynogenne leki. Męczyły go myśli, sytuacja w domu cienka. Nie potrafił uciec od nich i nie mógł pod ragi sięgać. Mijały miesiące, nienormalne, że był czysty. Każde spojrzenie na igłę przypominało marzyć tym. Miał świeczki w oczach, może też znasz to uczucie. Kiedy czasu już nie cofniesz i tak pragniesz przed całym światem uciec. Zamknął się w łazience, łzy mu płynęły. Woda z kranu grała mu melodię. Symfonię ziemi chcieli tylko szczęścia. Śmiertelna dawka, nie miał kto go ratować. Życie to karma. To nie tak miało być. Miał świeczki w oczach, zapatrzony w nieruchome ciało. Było ciepłe wciąż, ale z duszy nic już nie zostało. Rany na białej skórze opisywały jej żywot. Gdyby był tu wcześniej, nic by się nie wydarzyło. Miał świeczki w oczach, zapatrzony w nieruchome ciało. Było ciepłe wciąż, ale z duszy nic już nie zostało. Rany na białej skórze opisywały jej żywot. Gdyby był tu wcześniej, nic by się nie wydarzyło. Miał świeczki w oczach, zapatrzony w nieruchome ciało. Było ciepłe wciąż, ale z duszy nic już nie zostało. Rany na białej skórze opisywały jej żywot. Gdyby był tu wcześniej, nic by się nie wydarzyło. Miał świeczki w oczach, zapatrzony w nieruchome ciało. Było ciepłe wciąż, ale z duszy nic już nie zostało. Rany na białej skórze opisywały jej żywot. Gdyby był tu wcześniej, nic by się nie wydarzyło. Nigdy nic nie brała, miała tytuł uczennicy roku. Projekty i konkursy wokół masa bliskich osób. Ojciec prawnik, matka lekarz i co do niej wielkie plany. Neurochirurg na WUM do Warszawy. Zewnątrz było tak pięknie, lecz po nocach płakała. Skazana na samotność, miłość nieokazywana. Nie chciała ich zawieść, cały czas nauka i nauka. Rodzice myśleli tylko o tym, by na nią zarabiać. Poznała chłopaka, innego niż cała reszta. Pokazał jej taki świat, o którym nie miała pojęcia. Wykradał ją w nocy z domu, przez to okno na ulicę. To stała to, czego nie okazali jej rodzice. Pierwsze ślugi z ręki, potem codzień nowa paczka. Na domówkach alkohol, to była tylko namiastka. Raz na jednej z nich na stół wysypał mefedron. Tak się kończy, gdy w rodzinie kasa jest tą najważniejszą. Jest tą najważniejszą. To nie tak miało być. To nie tak miało być. Miał świeczki w oczach, zapatrzony w nieruchome ciało. Było ciepłe wciąż, ale z duszy nic już nie zostało. Rany na białej skórze opisywały jej żywot. Gdyby był tu wcześniej, nic by się nie wydarzyło. Miał świeczki w oczach, zapatrzony w nieruchome ciało. Było ciepłe wciąż, ale z duszy nic już nie zostało. Rany na białej skórze opisywały jej żywot. Gdyby był tu wcześniej, nic by się nie wydarzyło. Mogła tyle osiągnąć, ale świat jest bezlitosny. W wieku 11 lat już musi stawać się dorosły. To jest świat bez zasad, które dawno ustalono. Ale żadna władcza ręka tu nie wygra z wolną wolą. Wszystko jest dostępne, masz na wyciągnięcie ręki. A kodyn i beta to są halucynogenne leki. Męczyły go myśli, sytuacja w domu cienka. Nie potrafił uciec od nich i nie mógł pod ragi sięgać. Mijały miesiące.